Zignorujcie mój głos, jestem chory. Pamiętacie mój ostatni film o Tunkarze? ten, gdzie obokorowaliśmy pana Gadułę, to był pierwszy odcinek rozwoju gier wideo i tak dalej. Panie i panowie, co się okazało, da się go normalnie odblokować. Do tego doszło? Już tłumaczę. To jest bardzo ważny film do mnie do zrobienia, o grze, która jest martwa już naprawdę na każdym miejscu na świecie, to jest dla mnie ważne. Ja to chcę udokumentować, także słuchajcie. Pod tym właśnie filmem, który powiedziałem przed chwilą, ktoś zostawił komentarz, że da się odblokować pana Godułę, przechodząc trzecią licencję autem z drugiego poziomu. Panie i panowie, nie wierzyłem w to. Napisałem, bardzo możliwe. Dałem taką odpowiedź na ten komentarz, że bardzo możliwe, nie jestem przekonany co do tego. Potem był film, też taki sam jak ja wrzuciłem, Tunkar, cała gra. Ktoś inny nagrał film, jak przychodzi Tunkar w całości. Tak samo jak ja zrobiłem. I komentarze pod tym filmem są wyłączone aktualnie, ale i tak ten użytkownik będzie stagowany pod tym filmem w opisie. I tak samo oczywiście osoba, która podesłała mi w ogóle tego screena, którego widzicie teraz na ekranie. Będą oni wszyscy po prostu tutaj skredytowani, że tak to ujmę, ponieważ dzięki nim udało się właśnie jedną z większych po prostu tajemnic gamingowych jak dla mnie, jeśli chodzi o gry, została ta tajemnica rozwiązana. Ja robię ten film po to, żeby po pierwsze być pierwszym na ziemi, który zrobi taki film, jak się go faktycznie odblokowuje. Po drugie, udowodnić, że to faktycznie działa. I po trzecie, zainstaluję nawet grę na nowo, żeby wam pokazać, że to się wszystko zgadza. Także panie i panowie, zainstalujmy tę grę na dysku D, poproszę. Może być nawet nowy folder, nazwijmy go, panie i panowie, pan Gaduła. Ponieważ i tak będę tą grę potem odinstalowywał, bo mam już tą grę zainstalowaną. To jest chyba piąty albo szósty raz, jak ja instaluję tą grę na tym komputerze. I chyba trzeci albo czwarty w ciągu ostatniego tygodnia, bo co chwila coś nowego się dzieje, coś nowego po prostu z tą grą się okazuje, ale okej, okay, ja po prostu w tym momencie jestem po robocie, jestem po nocy, jestem zmęczony, jestem chory, ale ja muszę ten film nagrać dla potomnych. Panie i panowie, mamy Tunkar. I wejdźmy sobie w lokalizację pliku. Panie i panowie, ponieważ ja nie zamierzam tutaj siedzieć znowu 2,5 godziny, czy nawet 2 godziny, żeby to wszystko po prostu tutaj odblokowywać. Co się okazało? Panie i panowie, uwaga. W folderze Champion mamy takie pliki .cha. Mamy dwa takie pliki. Mamy Karnet i mamy Champ. Karnet to są licencje. Jeżeli sobie to otworzymy za pomocą notatnika, wyskakuje nam takie okienko. I tutaj, panie i panowie, możemy modyfikować na przykład, żebyśmy mieli na przykład dostęp do jakichś licencji za free, że możemy po prostu te licencje od razu odblokować sobie. Możemy zmieniać liczbę okrążeń, możemy robić wszystko dosłownie. Także, panie i panowie, ja pozwolę sobie odblokować sobie, znaczy nie muszę tego blokowywać naprawdę, ale mogę sobie na przykład zmniejszyć po prostu liczbę okrążeń, na przykład tutaj i tutaj. I w tym momencie, jak to zapiszę, to w licencji A i w licencji B będę miał po jednym okrążeniu. Także po prostu to przejadę, zrobię, mogę nawet czas sobie dodać, jakbym chciał, tutaj zmieniam po prostu tą wartość i tyle. Jeżeli byście chcieli na przykład odblokować sobie licencje jakieś tam za free, to nie, to tu zmieniacie access z LME A na free i tak samo LME B na free i usuwacie tą linijkę. Te dwie linijki musicie usunąć, jeżeli chcecie po prostu mieć dostęp do tych licencji od razu, bez przechodzenia czegokolwiek, żebyście po prostu sobie wskoczyli do licencji, jeżeli byście chcieli. To jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. A drugą rzecz, którą zrobimy, to jest wejście w Champ 1 i panie i panowie, tutaj zmienimy sobie też liczbę okrążeń do wszystkich mistrzostw na punkty i na czas. Na eliminację niestety musi być 5 okrążeń, nic z tym się nie da zrobić, ale mogę pozmieniać sobie po prostu na jedno okrążenie, żeby po prostu przejechać, wygrać wyścig i jak najszybciej zrobić po prostu te mistrzostwa. To nie ma żadnego wpływu na to, czy pan Gaduła się odblokuje, czy nie. Nie ma żadnego wpływu, po prostu ja chcę przejechać te 6 mistrzostw, po prostu, które muszę w kategorii A i w kategorii B, jak najszybciej tylko mogę, dlatego właśnie to będę robił. I tu było
B, a ja potrzebuję się cofnąć jeszcze do tego time, ok, czyli tutaj gdzieś będzie nie, punkty, ok, tak, access, tak jest, tak, korzenie, jedno i jedno. Mówiłem, że będę, na Discordzie pisałem, że będę brzmiała, że jest uletni chłop, który jest nałogowym palaczem i tak to właśnie aktualnie wygląda. Także, mamy to zrobione, nie będę zmieniał tych mistrzostw tutaj już na samym końcu, bo to nie ma żadnego sensu, bo i tak potrzebujemy odblokować sobie tylko trzecią licencję. Czy potrzebujemy po prostu samochody drugiego poziomu, nie? Także musimy to po prostu poodblokowywać wszystko. Także, jak mamy to wszystko zrobione, możemy w końcu wejść do gry i zmienić sobie tutaj jakość, symulację fizyki, ilość szczegółów, pole widzenia, wszystko możemy, jakość dźwięku, głośność muzyki, wszystko możemy sobie pozmieniać, głośność muzyki może zostać akurat. I wpisamy sobie imię Panga Dua. I co? Widzimy się w grze. Witamy na wyścigach Tunkar! Panie i panowie, witam serdecznie. Mamy nasze licencje, mamy wszystko, co jest Nie nam masz potrzebne. odpowiedniej licencji, Tu mamy aby oczywiście wziąć udział zablokowane w mistrzostwach. wszystko, ale Nie ja masz wam chcę odpowiedniej licencji, aby wziąć pokazać. udział w Pokażę wam mistrzostwach. mistrzostwa za chwilę, Nie tylko masz muszę przejechać odpowiedniej te licencji, aby licencje. wziąć udział w Także dajcie mi mistrzostwach. chwilę, ja Nie masz przejadę szybko odpowiedniej licencję. licencji, aby wziąć By udział w on przestał gadać, mistrzostwach. byłoby super. No i tak jak widzicie, nie mamy tutaj odblokowanego pana Goduły nigdzie. Panga Dua, w momencie, w którym się go odblokuje, pojawi się tuż po Hikashi Tarumba. Tu będzie po prostu na samym końcu, jako ostatnia postać do wyboru. Także po prostu przejedziemy sobie to na szybko i też pokażę wam. Znaczy, ogólnie też można zmieniać Linie okrążenie okrążenia i licencji, ale nie wiem, czemu mi się to aktualnie nie. No, gotowi odbiło się do jedno okrążenie, widzicie. Nie startu. pokazuję tego w Start. menu, ale pokazuję to tutaj, że faktycznie Ostatnie jest to okrążenie. jedno okrążenie. Od razu przejeżdżacie metę, od razu jest. O Boże, od razu jest, że jest ostatnie okrążenie, co jest mega dziwne, bo jest do biegu, gotowi, start i jest ostatnie okrążenie. To jest. No, w sumie backowe. Także ja sobie to po prostu przejadę. Żebyście nie musieli się męczyć z tym, bo i tak przejeżdżam tylko jedno okrążenie, rozwalam pachołki, wszystkie jedę do mety, także po prostu no usłyszymy się jak to przejadę. Sorry, że jestem dzisiaj bez energii i naprawdę jaram się, żeby wam to pokazać, ale jestem tak kurewsko zmęczony, a wiem, że muszę na dzisiaj film nagrać, także może nie to, że jestem zmęczony, tylko po prostu jestem chory, a mimo wszystko nie chcę czekać po raz kolejny tygodnia czy 2 tygodni, aż łaskawie wyzdrowieje. Bolało mnie gardło, ale gardło mnie nie boli już na szczęście, także jest git, czemu ten pachołek się nie chce, kurwa, co to ma być w ogóle? Czemu ten pachołek się nie chce przewrócić? Przewróć się pachołku, dobra. Nie chcę znowu czekać, aż wiecie, wyzdrowieję, żebym nagrywał cokolwiek, to po prostu lecę z tematem, pokazuję wam jak to jest i tak dalej, żeby nikt mnie nie wyprzedził z tym przypadkiem. Także no, widzimy się po prostu na mecie. Teraz No, musisz się no i zmieścić w okej, czasie. elegancko, daliśmy radę. Dojechaliśmy, jedno okrążenie, mamy nową licencję. Dobrze, Świetnie, i to była teraz możemy mistrzowska jazda. łoić Udało dalej ci się nasze zdobyć nową mistrzostwo. W kategorię. ogóle gra mi nie chodzi Zaczynają się płynnie, nie mam mistrzostwa. pojęcia, od czego Wciąż to brakuje zależy, ci ale nikt mnie nie doświadczenia. zatrzyma. Wygraj jeszcze Lecimy do kilka przodu, mistrzostw. zmienię sobie w ogóle Pierwszy auto, w wyścig sensie tych to, bo to jest defaultowo niebieskie, to grają postacią, żeby się nie pieprzyć gotowi do z niczym tutaj, żeby startu. było elegancko. Start. Dobra, także jak widzicie, mamy jedno okrążenie. Wszystkie wyścigi mistrzostwa mamy jedno okrążenie. W ogóle powiedziałem wcześniej, że musimy wyblokować drugą licencję, więc po co mieszać dalej, ale nie, musimy wyblokować trzecią licencję, także musimy zrobić 6 mistrzostw, musimy odblokować, no wiecie, kategorie tam C i tak dalej, ukończając mistrzostwa kategorii B, dzięki czemu, o świetnie, dzięki czemu jakby, o szty w życiu, no to dupa. Dzięki czemu po prostu będziemy mogli mieć dostęp do auta B i licencji C, co jest nam potrzebne. I będziemy musieli to zrobić po prostu legit. Znaczy nie musimy tego robić legit. Możemy to zrobić po prostu na jednym okrążeniu, ale ja wam chcę pokazać po prostu sposób, że się da. Żebyście nie musieli tego modyfikować w jakikolwiek tam dziwny sposób. A potem spróbujemy zmodyfikować grę tak, że przejdziemy sobie trzecią licencję autem kategorii pierwszej, no nie A. Także jednogwiazdkowym autem kategorię C zrobimy. Tak po prostu dla jaj. I zobaczymy, czy coś się odblokuje. Robiłem też w moim wolnym czasie licencję B kategorią samochodu A, ale kompletnie nic to nie zmieniło, kompletnie nic to nie dało, także nie będziemy tego robić. W sumie pogadałem i zrobiłem pierwszy wyścig już. Także lecimy dalej, nie ma co się opierniczać. Miała cię odblokować, chcę kolego.
ja cię odblokuję, do widzenia. Oj, trzeba było przyjacielu nie hamować. Oj, abym dostał. A jestem zbyt dobrym graczem po prostu. Panu Gadule ten wyścig quest nie idzie. Jak widzicie, jest bardzo daleko w tabeli. I chyba się nie zanosi, żeby był jakoś wyżej, także. Nic nie poradzę, panie Gaduła. Trzeba było po prostu być lepszym tutaj w wyścigach wyścigowych. Wyścigach wyścigowych, brawo ja. Wyścigach kartingowych, można powiedzieć. No, także kolejny wyścig z głowy. Jeszcze jeden i pierwszy mistrzostwo będziemy mieć z głowy. Ja tych mistrzostw muszę zrobić 6, z czego eliminację muszę zrobić legit, bo niestety spróbowałem zmieniać na eliminacjach liczbę okrążeń, a niestety nic to nie dało, także niestety musimy to zrobić legit. No i okej. Ogólnie tak trochę się macie tą licencją trzecią, bo mi się to udało już zrobić. Wrzucałem na Discordzie zdjęcie, że udało mi się to zrobić. I to mi może trochę zająć, bo nie wiem, czy mi się udało przypadkowo, czy udało mi się nie przypadkowo, nie mam żadnego pojęcia, ale mi się udało, także czemu się nie blokowała licencja? Jeszcze kilka mistrzostw. Czemu się nie... A, bo jeszcze, bo tak, że nie zrobiłem jeszcze wszystkich tych... Ja myślałem, że zrobiłem... Ja muszę iść spać. Wjeździe na czas, idzie się ogólny czas wszystkich wyścigów, także... Tu mamy już elegancko, mamy rekordy zrobione, no bo oczywiście to jest czyste konto, czysty save. Także widzieliście w ogóle ten, jako to okrążenie, jaki miał czas. Śmiesznie, bo tutaj mamy grę zhakowaną, żeby to nie zajęło, nie wiadomo jak długo. My się chcemy dowiedzieć tylko, czy da się tego bombla odblokować, a ja wiem, że się da, bo to zrobiłem sam. Także, no. Dupiej, synu! Gitara. Kolejny wyścig z głowy. I w ogóle zanim zapytacie się, dlaczego nie odblokuję sobie licencji po prostu tak o tej trzeciej, jak będę miał zrobione te mistrzostwa A, że będę miał samochody B, to będę miał licencję C i tak dalej, bo ja chcę to zrobić, wiecie, jak najbardziej normalny sposób, żeby nikt się nie wykrzaczyło. No. To ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Żeby wszystko było ok. Gotowi. I żeby to było po prostu w miarę dobrze zrobione. Ej, rozkmina, co by się stało, gdybym ustawił liczbę okrążeń na 0? To by było ciekawe. W ogóle jestem ciekaw, jaka jest możliwa maksymalna liczba okrążeń, którą można ustawić. Goliat w Tunkaj? Kto wie? O nie, kolego, nie. I przegrałem wyścig przez ciebie. Co za po prostu dziadostwo. Koniec wyścigu! Chciałem tylko, żeby on miał minę, żeby on tym dostał, ale nie zdążył. A i tak wygrał. Najlepszy! Więc luźno. No i teraz najdłuższe mistrzostwa. Eliminacje. Mam nadzieję, że się normalnie pójdą te eliminacje, bo ostatnio mi gier kaszowała, także mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. Jest okej. Okay. Alright, no to widzimy się za długo. No, może jeszcze jedno okrążenie bym go zdublował. Może jeszcze jedno okrążenie, chociaż nie wiem, bo on ma boosty, a ja nie mam boostów. Może by mi się udało, ale oficjalnie udało mi się skończyć pierwsze eliminacje. I idziemy... Koniec wyścigu! Dalej. Panie i panowie, licencja B. I znowu mamy jedno okrążenie. Ponieważ ja nie zamierzam tego robić normalnie, bo ja nie mam czasu. Ja muszę spać, ja muszę tutaj być, wiecie, na chodzie dzisiaj, a siedzę i nagrywam, bo chcę, żebyście mieli film. I ja chcę też mieć film na kanale, bo nie było filmu prawie tydzień znowu. I w sumie nawet nie czuję się jakoś źle z tego powodu, ponieważ, tak jak powiedziałem, chcę filmy wrzucać faktycznie wtedy, kiedy będę miał czas, energię. Mimo, że jej teraz nie mam. Dlatego tak właśnie jest. Jeżeli mam czas, jeżeli mam chęci, ochotę, to nagrywam. A i tak staram się, żeby te filmy były po prostu w miarę... No może nie w miarę często, bo co tydzień to nie jest często. Ale w miarę po prostu tak, żeby na tym kanale były te filmy widoczne, nowe, co jakiś czas. Mam nadzieję, że z biegiem czasu się po prostu to wszystko polepszy. Jak się polepszy sprzęt, miejmy nadzieję, że się polepszy sprzęt. Się zobaczy, jak to będzie, a na razie po prostu działamy tak, jak działamy. Ja po prostu jestem happy, że tutaj jestem. Jestem happy, że nagrywam. Jestem happy, że w ogóle jestem w stanie nagrywać, że mogę. Że mnie YouTube łaskawie odbanował.
i że tak mnie ciepło przyjęliście po powrocie. Też jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i wdzięczny mimo wszystko, bo naprawdę nie wiedziałem, czy jak wrócę, czy ktoś będzie w ogóle zainteresowany tym. A aktualnie na kanale jest więcej oczuć, bo kiedykolwiek. Także nic, tylko się tak naprawdę cieszyć. Jeszcze jeden pachołek. Szybciej, został tylko jeden pachołek. Nie mam pojęcia, czy to jest synchronizowane z tym, co mówił teraz, czy nie. Mam dźwięk wyłączony. Mistrzostwa. Lecimy. Jedno okrążenie. Teraz możesz wziąć udział w nowych mistrzostwach. Mogę. I będę musiał. Jeszcze dwa mistrzostwa zostały. Zaczynamy. Także lecimy kolejne. Były punkty, teraz sam trial, ten sam postać, ta sama auto. I czas na ostatnie mistrzostwa. I potem będziemy się męczyć z licencją. Let's go. Coś wam pokażę. Ukończyłem trzy wyścigi na pierwszym miejscu. Nie pomyślałem o tym wcześniej, jak robiłem te mistrzostwa. Ale jak przyjadę teraz ten wyścig, aż się muszę poprawić, bo się trochę rozwaliłem w tym krześle. Jak ten wyścig przejadę i skończę na ostatnim, wiecie, na ostatnim miejscu, no to i tak wygram mistrzostwa, to raz, a dwa, nie będę tu musiał siedzieć nie wiadomo ile, pięć okrążeń, tylko jedno. Także jeden wyścig mogę sobie, tak powiedzmy, po prostu przeskipować. A jeżeli jestem w błędzie, to będę musiał to mistrzostwa jeszcze raz robić, jeżeli przegram. Także to może być co najmniej interesujące. Patrzymy w takim razie. Mam nadzieję, że tutaj nikt się nie zatrzyma na tym. Że nikt tu nie utknie, bo tu ludzie lubią utykać. I z tego co widzę, to nikt nie utknął. To dobrze. Bo będziemy właśnie sobie przegrywać. Startujmy. Zajeżdżać na ostatnim miejscu. O, pięknie. Ło, panie, wszystko na razu mnie wywalił. Nie, to nie było w niego. No dobra. A, i to dostałem, okej. Okay. No. Niech mnie wszyscy wyprzedzą. No. Panowie? Dobra, pięknie. Koniec wyścigu! No to mistrzostwa wszystkie mamy zrobione. Mam godzinę 10 na nagraniu, a w sumie godzinę 20 prawie. A jeszcze musimy zrobić licencję. Panie i panowie, licencja C. I teraz tak, bierzemy sobie auto drugiego poziomu, nie trzeciego, tylko drugiego dokładnie. No i co? Próbujemy robić. Ja mam taką, powiedzmy, ścieżkę na to ogarniętą, jak to można zrobić. Mam 4 minuty 3 okrążenia, to jest... Nic nie zmieniałem, to jest tak jak zawsze było. I teraz tak, te niebieskie olewamy, jeżeli nie będzie ich po prostu na naszej drodze. Ta woda, to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chcemy to dobrze zrobić. Tu by się przydało po prostu wszystko pozbijać na sam początek. Nie wiem, czy zbiłem tego jednego, mam nadzieję, jeżeli nie zbiłem tego jednego pachołka, to będziemy w dupie. Ale to się jeszcze zobaczy, tu się szybko skręci w ten sposób. O, proszę bardzo. To jest taka droga, wiecie, mega optymalna, którą ja sobie ogarnąłem, nie? Żeby, wiecie, nie manować czasu w niepotrzebnych momentach i miejscach. To na razie sobie olejemy. Ten jeden pachołek to jest najgorszy pachołek. Ten pachołek psuje cały run. Trzeba ten pachołek ogarnąć, żeby po prostu wiedzieć, jak to, wiecie, przejechać jak najbardziej optymalnie, bo tu naprawdę trzeba milisekundy po prostu, wiecie, ogarnąć, żeby to w ogóle... O nie, żeby to w ogóle zrobić. To mogło nam właśnie przegrać całego runa. Ale zobaczymy jeszcze. O Jezu, jaki fart! Jaki fight, jak go fightownie zbiło. Super. To też nie jest przyjemne tutaj. Zostawimy sobie tego jednego pachołka. Przejdziemy sobie tędy, bo tu jest szybsza po prostu droga. I przejdziemy sobie tutaj. Ok, i teraz. Mamy 2 minuty 37, 36 na zrobienie tego. Czyli jedziemy, jechaliśmy całe 1,5 minuty jedno okrążenie. Więc teoretycznie mamy mało szansy, żeby to zrobić teraz. Ale będziemy jechać optymalniejszą drogą po prostu niż jechaliśmy przed chwilą. Udało tu się tu wszystkie pachołki zbić. Także po prostu lecimy jak najszybciej tylko możemy. I potrafimy. Ten zakręt trzeba dobrze wziąć, żeby na terenie nie wylecieć. Tutaj kolega się zbije. I teraz tak, to jest ważne, żeby ten pachołek tutaj zbić. Tutaj wylecieć. Ten pachołek zbić i po prostu do przodu od razu jechać, nie? Nie mam pojęcia, że sobie to... Nie pamiętam, jaką trasę obrałem ostatnio, jak to jechałem. Ale zobaczymy. Te trzy pachołki, które tutaj nie zbiłem, powinienem je zbić na pierwszym okrążeniu, żeby to zrobić.
Więc może być ciężko, ale zobaczymy jeszcze, jak to pyknie. Mamy minutę 30, żeby to zrobić. Miejmy nadzieję, że nam się uda zdążyć, bo może być naprawdę krucho. Nie pamiętam, ile miałem właśnie za pierwszym razem, jak tu jechałem. Dobra, trzy pachołki, z czego jeden jest tam przy zamku. Tu zbijemy dwa. Zbijemy jeden, ok, do tego jednego trzeba będzie jeszcze zbić. Ok, minuta 17, żeby zbić dwa pachołki i dojechać do mety. Ogólnie jak się jedzie w drugą stronę na tym poziomie, znaczy nie, tu też widzicie, można tą wodę po prostu tak w umiejętny sposób skipnąć, także to jest spoko. Ok, mamy minutę, jesteśmy tutaj. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam pyknie. Miejmy nadzieję, że za pierwszym razem mi się uda, byłoby spoko, ale trochę wątpię, bo dużo czasu straciłem w niepotrzebnych miejscach naprawdę. To nie spoko, że ten pachołek zbijam, bo i tak byśmy jechali tą stroną. I tak, to jak się po prostu poodbijamy, czy zajedziemy na trawę, czy zajedziemy na, wiecie, ziemię po prostu, to wszystko ma naprawdę wielkie znaczenie. Jeśli chodzi o po prostu oszczędność czasu na tym poziomie, mamy pół minuty. Jesteśmy tutaj, powinniśmy teoretycznie dać radę, ale nie jestem przekonany. Bo tu wjechałem trochę jeszcze na ten żwir, czy na tą ziemię. 20 sekund, co? 20 sekund, 17, 16, 15. O, zaczynam się stresować, Pojedziemy do krężą drogą, może się uda. Dożyłem w kamień, kurwa. 6. No nie uda się. Nie uda się z tym pachołek. Patrzcie, jak blisko. Jeszcze raz. Nigdy nie zostaniesz mistrzem. Gotowi do startu, start! Dobra. Wszystko musi zostać przejechane po prostu idealnie. O, pięknie, tu jeszcze go mamy, super. Zajebioza. Tu sobie pojedziemy od razu. O, patrzcie, jak nam się udało to ładnie skipnąć. Teraz nam się uda. Teraz nam się na 100% uda. Tu jeszcze nam się udało to pozbijać. Super. Okej, okay, jeżeli ja taką formę utrzymam, to to jest do zrobienia. Bo chodzi o to, żeby po prostu na ostatnim okrążeniu nie zbijać, no może nie żadnych pachołków, bo nie, czasami pachołki się mogą... O, widzicie, tego ulewamy, bo on straciłby się za dużo czasu jadąc do niego, no nie. Po prostu chodzi o to, żeby ostatnie okrążenie przejechać w jak najczystszy po prostu sposób, nie. O, to było złe, że go ominęliśmy. A tu nam się udało fajnie przejechać. No i mamy 2 minuty 36 sekund, czyli w sumie tak samo jak wcześniej, ale mamy lepsze ułożenie, mamy więcej pachołków zbitych niż mieliśmy wcześniej. I na przykład już teraz możemy wykorzystać tutaj tą drogę z tą wodą i nie musimy się martwić, więc to jest super. Tu mamy jednego pachołka do zbicia, tego pod zamkiem mamy zbitego. O kurwa, no jojoj, to się może źle skończyć dla nas, ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie. Tutaj zbijemy sobie już te dwa pachołki od razu. Okej, okay, odbiło nas całkiem spoko. Tu sobie poczyścimy też drogę. Tu jest... A nie, chyłem go, okej. Okay. Nie wiem, czy się przewrócił, czy nie, czy po prostu się zaliczył, ale się zaliczył, także jest git. Jest git, 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 git. Okej, okay, tego niebieskiego tu jeszcze mamy, z tego co pamiętam, bo go nie udało nam się chycić, niestety. Ale teraz się udało, dobra. Tu mamy jeszcze jeden pachołek i tam mamy jeszcze dwa. I jeszcze jeden gdzieś? Gdzieś nam jeszcze jeden został w takim razie. Pachołek do zbicia, nie pamiętam dokładnie. A to był ten. Okej, okay, czy będziemy mieli wszystkie na tym okrążeniu. Okej, okay, super. Pyk i pyk. O nie, udało się. Dobra, okej. Okay. Mamy więcej czasu niż mieliśmy wcześniej, o kilka sekund dosłownie. Także... Spróbujmy po prostu przejechać wszystko w idealny sposób, jak na tylko najidealniejszy się da. Czyli nie wjeżdżając na żadne te, nie wjeżdżając, omijając wszystko. Wiecie, jadąc po prostu idealnie, jak tylko się da. Bo to się da zrobić, a w aktualnym momencie to się da na spokojnie zrobić. I ja wiem, że to się da zrobić, ja wiem, że zdążymy z czasem, ja wiem. O, to trochę niefortunnie, ale nie było źle.
Oj, 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 dobra. Dużo też razy wjechałem w tym ranie na trawę. Szczególnie przy tym jednym pachołku, na takim zakręcie szerokim. Tam wjechałem trochę źle. Bo wjechałem na trawę i musiałem się trochę wracać, ale miejmy nadzieję, że nam starczy czasu. Tutaj mieliśmy już chyba 20 sekund, teraz mamy 24 sekundy. Także miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić. Miejmy taką nadzieję. Okej, okay. 10 sekund jesteśmy. Dobra, damy radę. Damy radę. Szybciej, bo nie zdążysz. Damy radę. Teraz musisz się zmieścić. A, 5, 4, tak jest. Udało nam się. Wow, udało się. Super. O mój Boże, udało się. Okej, okay. I teraz panie i panowie, w momencie, w którym wejdziemy, nie będzie w wyścig. I pójdziemy sobie na sam koniec listy. Panie i panowie, pan Gaduła jest odblokowany. Bez żadnego zmieniania plików, bez niczego. Normalnie pan Gaduła jest odblokowany. Nie mam oczywiście samochodu tego najlepszego, bo on jest za ukończenie wszystkich mistrzostw. No ale jak widzicie, pan Gaduła jest, on działa, można nim normalnie grać. Bez zmieniania plików. Czyli ten komentarz, który został naprawdę usunięty z YouTube'a, został zrobiony screen, żeby upamiętnić to, ten pomysł. Może ktoś, może on to sam odkrył, może od kogoś usłyszał, może gdzieś przeczytał, może skądś się dowiedział, może na jakimś forum rosyjskim, czy jakimś innym. Nie wiadomo, ale ja oficjalnie w tym momencie wam potwierdzam. Panie i panowie, po tylu godzinach, znaczy godzinach, po takim czasie siedzenia, ja tutaj siedzę już półtorej godziny, tylko po to, żeby wam nagrać ten film, który naprawdę pewnie jest krótki, żeby wam pokazać po prostu, że tak da się, że tak to jest możliwe i tak i było to od zawsze w grze, tylko nie zostało to po prostu odkryte. A ja w tym momencie udało mi się to odkryć, udało mi się wam to pokazać, bez żadnego zmieniania plików, bez niczego takiego, udowodnić wam w 100%, że to jest, no wiecie, prawdziwe, możliwe, także... Ja w tym momencie się odmeldowuję, pana Gaduła da się odblokować. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Już nawet przeczytam po prostu, przeczytam niki z YouTube'a, żeby nie było. Bo nie wiem, czy pokazywałem je na screenach, ale chcę po prostu przeczytać niki YouTube'owe. Dajcie mi tylko chwilę. Longplayer 2003. I jeszcze to była osoba, już wam mówię. Jest ten link zamazany na moim filmie, ale jest na YouTubie dostępny normalnie pod moim filmem, także Szymon Leja 6818. Ten jest dostępny na YouTubie, także nie czuję się źle, że mówię twój nick, mimo że jest zamazany. Także dziękuję bardzo za oglądanie, za uczestnictwo w tym moim tutaj wywodzie, da się. Nie wiedziałem, że się da, ale jestem szczęśliwy, że się da. Także ja lecę montować, ja lecę wszystko przerzucać i lecę spać potem, bo jestem zmęczony. Także trzymajcie się. Na razie, cześć i pa pa.